W marcu i kwietniu w gminie Suchy Las odbywały się wybory na sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Na terenie gminy znajduje się 5 osiedli samorządowych oraz 6 sołectw. Wszystkie te jednostki stanowią niezwykle ważne ogniwo w funkcjonowaniu całej gminy. No, oczywiście rola sołtysa czy przewodniczącego zarządu osiedla jest niezwykle istotna. To właśnie oni są najbliżej mieszkańców. Oni najczęściej przekazują informacje dotyczące zdarzeń na terenie miejscowości. Oni przekazują wnioski czy zabiegają o realizację tych wniosków, więc tych obowiązków, tych praw i obowiązków jest bardzo dużo i rola sołtysa czy przewodniczącego zarządu osiedla jest bardzo istotna. Oprócz sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli wybierano również rady sołeckie oraz członków zarządów. W tym roku wybory przebiegały w 9 spośród naszych 11 jednostek pomocniczych. Nie odbyły się w jednostce Suchy Las Wschód i Jelonek, ponieważ te jednostki powstały później i ich cykl 4-letnich kadencji kończy się dopiero za 2 lata w tych jednostkach. Natomiast pozostałych 9, czyli w 5 sołectwach i w 4 osiedlach, odbyły się teraz na przestrzeni marca i kwietnia wybory organów wykonawczych. To, co zmieniło się podczas tegorocznych wyborów, to to, iż teraz kadencje w jednostkach pomocniczych będą trwały 5 lat. No formalnie zmieniło się to, że sołtysi podobnie jak radni, jak wójt, wybierani są na dłuższą kadencję, jest to okres 5-letni. Zmieniła się sama ustawa o samorządzie gminnym, aczkolwiek w tym zakresie tak dużo zmian nie było. Natomiast no, nadal sołtys, nadal przewodniczący zarządu osiedla odgrywa istotną rolę. Pamiętajmy o tym, że w gminie od wielu lat istnieje program takiej aktywizacji obywatelskiej, program realizacji zadań lokalnych. I to właśnie sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli tutaj odgrywają bardzo istotną rolę, bo oni kreują pewne zdarzenia, później współwykonują te zdarzenia razem, te inwestycje, te wydarzenia kulturalne, środowiskowe wspólnie z Urzędem Gminy, więc ich rola jest naprawdę bardzo duża. Frekwencja podczas tegorocznych wyborów była stosunkowo wysoka, co przełożyło się na wiele zmian personalnych w poszczególnych jednostkach pomocniczych. I mogę powiedzieć takie spostrzeżenie, że w szczególności tam, gdzie tych kandydatów było więcej do organu wykonawczego, czy na sołtysa, czy na przewodniczącego zarządu, tam rzeczywiście społeczność lokalna mobilizowała się do udziału w zebraniu. Sporo zmian, mamy nowe osoby, które zasiadły na tych fotelach sołtysów przewodniczących zarządów osiedli, oczywiście w przenośni, bo tam żadnych foteli, żadnych gabinetów nie ma, a tak naprawdę te osoby funkcjonują pod własnymi adresami. Sporo zmian i co ciekawe, oczywiście dominacja kobiet. W tym roku mieliśmy wybory i w tych wyborach no, w większości zwyciężyły panie. W Chludowie sołtysem na kolejną kadencję pozostała Halina Gramsz, w Golęczewie sołtysem została Katarzyna Kachel, w Jelonku wybory odbędą się za 2 lata, na stanowisku nadal pozostaje Marek Dłużewski. W Zielonkowie stanowisko sołtysa objęła Wiesława Rodowska, w Złotkowie Sylwia Sawińska, a w Złotnikach Wieś sołtysem ponownie została Ewa Korek. Przewodniczącym osiedla Biedrusko ponownie został Radosław Banaszak, osiedlem Grzybowym zarządzać będzie Jarosław Dudkiewicz. Na osiedlu Suchy Las przewodniczącym została Sylwia Szenk. Na osiedlu Suchy Las Wschód wybory odbędą się za 2 lata, stanowisko to piastuje Anna Ankiewicz. Na osiedlu Złotniki przewodniczącym zarządu pozostał Grzegorz Słowiński.